Stron Nerwo i dzisiaj pokażę wam nową grę, a mianowicie Sniper 3D. Nie wiem, czy ta gra to będzie nowa seria na moim kanale, lecz postaram się, żeby to była seria. Zobaczymy, jak wam się to spodoba. Pamiętajcie, aby dać suba oraz zostawić lajka. No i my przechodzimy już do odcinka. A więc klikamy play. Zobaczymy, jak się akcja rozwinie. Ponieważ to jest chyba gra fabularna albo z takimi od czasu do czasu jakby urywkami fabularnymi. Pierwsza misja to First Blood. No trzeba tam zabić pewną osobę, tylko jak? No trochę zlagowało, dobra. No poruszając, no to każdy chyba wie. Tutaj zoom. No i trzeba przycelować oczywiście w głowę i oddać strzał. I jak widzicie, w slow motion pocisk wylatuje i prosto w oko. No ładnie, good job. Dostaliśmy 1000 pieniędzy. Okej, a więc teraz czeka nas druga misja. Zobaczymy, co w niej będziemy musieli zrobić. The meeting. Okej, okay, start mission. Przycelujemy. W prawym górnym roku możecie zobaczyć, kogo musimy postrzelić. I no, cel ma czerwoną kurtkę, czyli ten. No to jest trudne. Idealnie w głowę. Okej, okay, strzał. Headshot. Kolejny raz dostaliśmy 1000 pieniędzy i drugi level. No fajnie, fajnie jak na początku. Teraz czeka nas następna misja, w której co będziemy musieli zrobić? Catch the Thief. Thief? Nie wiem, jak to się mówi. Co tu trzeba zrobić? Czyli teraz ktoś biegnie i trzeba go postrzelić. Oj, nie trafiliśmy. Strzał. I to nie będzie chyba headshot. No, w ramię dostał. Ale misja jest zaliczona. Po prostu ja strzelałem głowy, żeby dostać się więcej pieniędzy. To się może później przydać. Okej, okay, jesteśmy w menu głównym. Jak widzicie, możemy zakupić sobie nowy pistolet. Czy tam karabin. Equip now. No i przechodzimy najprawdopodobniej do następnej misji. Jak widzicie, jest to mapa miasta. Musimy chyba zrobić cały ten cel. Wtedy będzie następny. Ok, start mission. Trochę głośniej zrobimy grę. Myślę, że tak będzie dobrze. Start mission. I teraz jesteśmy na dachu. To chyba drugi snajper. W kogoś będzie chciał strzelić. Lecz my mu na to nie pozwolimy. O nie! Mam raka. Teraz on we mnie strzeli pewnie. Ha! Kolejny nieudany strzał. Misja nieudana. Powtórzymy ją. I za pierwszym razem strzelimy. Chyba nie headshota. Po prostu, żeby go zabić.
strzał. I gdzie trafiliśmy? No, w klatkę piersiową lub szyję. Coś takiego. Coś takiego. Okej, szybko robimy misję. Jeszcze myślę, że dwie misje. No i zakończymy ten odcinek. No, żeby watch time się zgadzał. Kogo musimy zabić? Tu stoi. Pewnie w tej teczce ma jakieś, nie wiem. Ten celownik z jego włosami się... Okej. I to będzie headshot. Tak jest. No, ale zadbałem o niego, nie zahaczyłem mu o piękne jego czerwone włosy. Tylko idealnie w głowę. Next. I też nie wiem, jak będzie jakość dźwięku, bo nagrywam no innym telefonem niż zawsze. No i nie wiem, jak tutaj ten głośnik się sprawdza. Niektóre odcinki już nagrywałem tym telefonem. No i jakość nie była zbyt dobra. No, a zobaczymy teraz. Na pewno on jest głośniejszy od tamtego, nie? Co zawsze. On jest tak cichy, że muszę się tak drzeć, a to i tak nic prawie nie słychać na nagraniu. Man of the Roof. Rooftop. Albo tego. Mi się wydaje, że w tego trzeba. Nie wiem, spróbujemy. Headshot. A tu kilku trzeba. Tu noscope prawie. Nie. O nie, nad głową. Lecz się chyba nie zorientował. Lecz tak naprawdę to pół miasta by się zorientowało. Headshot. I żeby on tylko nie strzelił. Dostał. Leci i headshot. A tak jest. Tak jest. Trzy headshoty. Okej, żeby ten odcinek nie był za długi, to go zakończymy, a więc to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam was do lajkowania, subskrybowania, komentowania moich poprzednich filmów. No i widzimy się już w następnym odcinku. Lecz nie wiem, czy to będzie Sniper, czy Mobile Legends, czy Critical Ops, czy coś innego, bo mam w planach nagranie GTA 5 na PlayStation 3. Bo nie stać mi na 4. Dobra, elo.